Siemanko, z tej strony jest Basen, a to jest kolejny odcinek na tym kanale. No i oczywiście kolejny konkurs dla Was. I zauważyłem, że filmiki z blikami w komentarzu bardzo Wam się podobają. Więc dzisiaj kolejny taki odcinek. Jeśli chcecie wygrać blika, musicie zostawić łapeczkę w górę, suba z dzwonem, komentarz oraz użyć mojego kodu na G4. No i oczywiście dzisiaj ten kodzik, która osoba wygra po prostu, kto pierwszy, ten lepszy, będzie w komentarzu. Pojawi się tym razem, widzowie, na 50 lajków i komentarzy, bo te 30 dobiliście tak naprawdę chyba w pół godzinki. Więc daję Wam 50 lajków, 50 komentarzy i oczywiście ten blik musi być na G4. Jeśli tego blika na G4 nie będzie, no to niestety nie bierzesz udziału w konkursie. My mamy dzisiaj 8300 zł. W poprzednim odcinku udało się wygrać M4 Knight, więc w dzisiejszym odcinku polujemy na AWP Dragon Lore. No co mam Wam powiedzieć, z 8 koła na pewno taką AWP-kę da się zrobić. Na przykład, zobaczcie, w skrzynkach, nie wiem, dajmy od 200 zł. No i mamy na przykład skrzynkę, tutaj pewnie jest 1%, dokładnie, 1% na Dragon Lore, ale takich skrzynek nie będę otwierał, bo to są zbyt ryzykowne skrzynie. Ale na przykład, nie wiem, weźmy sobie, otwórzmy, nie wiem, na szybko, gdzie może być Dragon Lorka? W AWP-ie może być Dragon Lorka, 5 na szybko otwieramy, no tutaj niestety jest strata, otwórzmy jeszcze 5 szybkie i zróbmy z tych 10 itemków, robimy sobie kontrakt za 142 zł, no i dostajemy z kontraktu 101, no i zobaczcie, no i mamy i na upgraderze na przykład Dragon Lorka, uwaga, kosztuje, czy jest w ogóle Dragon Lorka, o to jest pytanie, aha, może nawet Dragon Lorki nie być, nie ma Dragon Lorki, okej, także... No, powiem Wam, że zobaczymy, bo może jednak będzie to inna broń, chociaż wiem, że w skrzynkach da się trafić. A tutaj zobaczmy, czy jest Dragon Lorka w sklepie na przykład. Jest, tutaj w sklepie jest, ale zobaczcie, jaka to jest cena. Więc spróbujemy w skrzynce uszczelić jakąś Dragon Lore. Dragon Lore weźmy sobie za 1000 zł na przykład, do 1500. Ale zobaczmy na przykład 10% na Dragon Lorkę, tak? Ale nie, taka skrzynka też mnie nie interesuje, bo wolałbym, żeby... Wiecie co? Ja stworzę skrzynię. Ja stworzę skrzynię, usunę tutaj szybko jedną jakąś. Stworzymy sobie skrzynkę, wy zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i robimy Esteban Dragon... Czekajcie, bo nie wiem, czy nie można z dużych. Esteban Dragon Lore. Esteban Dragon Lore. Esteban Dragon Lore, robimy skrzyneczkę. No i bierzemy Dragon Lorkę. Najtańsza jest tu za 17 koła, o kurde, dobra, ale weźmy ją, i dajmy na przykład na nią 2% szans, później weźmy sobie najdroższe itemki też, żeby tutaj, wiecie, żeby to nie było, załóżmy bierzemy to, nie wiem, coś takiego, coś w tym stylu, bierzemy tutaj dużo takich itemów, no i bierzemy też oczywiście itemy tańsze, nie wiem, no tutaj coś takiego sobie weźmy. Będzie bardzo dużo skinów w skrzynce, ale weźmy na to sobie dajmy 30%, na to 20%, na to 20%, to już mamy 70%, tak? Tutaj pokazują procenty, dajemy na to 10% i na to dajmy na przykład po 2%. Zobaczmy, ile tu wychodzi. 94, 2, 2, 2. I tutaj bym musiał dać 2%, ok? No i tutaj bym musiał zmniejszyć na 1, 1, 1 i 1 załóżmy. No i mamy 100%. Obliczamy cenę skrzyni. 987 zł za skrzynkę. Ok, ale to nie jest... Czekajcie, usunę ten przedmiot i ten usunę. I mamy... Teraz jakbym tutaj dał na przykład 50%. 8 dych. Dobra, tutaj dajmy 25. I mamy w tym momencie 95%. To tutaj sobie podbijmy na 4. Tutaj sobie podbijmy na 4. I na Dragon Lorkę dajmy 3. I uwaga, cena skrzynki 1200 zł. Tworzymy taką skrzynię. No i uwaga, łącznie na profit w tej skrzynce nie jest dużo procent. Nie jest dużo procent, ale jeśli coś wyleci... Mamy tak, 25% szans na to, że będziemy na 0. Myślę, że skrzynka odpowiednia. Otwieramy chociaż. Chociaż zobaczymy. Pierwsza skrzynka. No i trafiamy niestety 5-7. Będę zostawiał to wszystko. Ryzykujemy dzisiaj. To jest bardzo ryzykowna skrzynia, ale może akurat ok. Jest lepiej. Bez flip za 1350. Ok, to jest na 0, ale tak samo
Mogłaby być to Ikarus albo Stiletto. Jest niestety MK. Wiecie co? Wydajmy cały balans. Myślę, że tak. I wiecie co jest najgorsze? Że w tej skrzynce na AWP Dragon Lore mamy aż 3%. Ja trafiłem skina na 4%, więc jest to wszystko możliwe. Dobra, lecimy z tą skrzynią. Możemy być dużo w plecy, ale polujemy na Dragon Lore. Ajajaj. Ostatnia jak na razie. Możemy się dzisiaj wyzerować, ale tę Dragon Lorkę chciałbym mieć w ekwipunku. No niestety nie tym razem. Niestety nie tym razem. Zróbmy sobie kontrakt z tego, co tu wyleciało. No w sumie bardzo słabo tu poleciało, jeśli mam być szczery. No i dało 2100. I powiem wam, że jest to bardzo ryzykowna skrzynia. No zostały mi tylko dwa otwarcia. Tak szczerze mówiąc. I nie wiem, czy to jest dobra skrzynia. Nie wiem, czy to jest dobra skrzynia. No najgorsze, jakby ona była na upgraderze, ta Dragonlorka, byłoby o wiele łatwiej. O wiele łatwiej ją zupgrade'ować, niż trafić w skrzyni. A tutaj jeszcze nie wiem. Ostatnio mam takie problemy z internetem. Na live'ach tak samo mi wywala. No poczekajcie, ostatnie odświeżenie zrobimy. No i dobra. Okej, okay, mamy. Czy uda się? Dobra. Przed nami dwa otwarcia. Dajmy testowe otwarcie. Wy pamiętajcie o bliku, widzowie, i o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Otwórzmy jeszcze jedno testowe. Okej, okay, w testowym dostajemy tym razem znowu i teraz do 3 razy sztuka coś słabego. Okej, okay, i otwieramy. Proszę, 3%, to jest naprawdę sporo. Proszę. Okej, okay, nie jest źle, bo jesteśmy tutaj na zero. Ale jeszcze jedno testowe. Okej, okay, tu znowu byłby profit. Na kolejnym testowym byłby znowu profit. No coś tu się zaczęło odpalać. Znowu profit byłby na testowym. Chcę kilka z rzędu słabych. I jeszcze jedno słabe. Okej, okay, lecimy. Proszę. Proszę G4, daj Dragon Lore. Za dużo ich przeleciało. Kurde, na tym bajonecie mogło się zatrzymać. No i przed nami, uwaga, ostatnia skrzynia. Proszę. 3%. Hamuj. No niestety. Niestety nie tym razem. Niestety nie tym razem. Ale jako, że mamy jeszcze 1000 zł, to otwórzmy sobie 4 skrzynki Chase. I z pominięciem mamy profit, więc upgrade. Więc upgrade, wrzucamy te 3 itemy i spróbujmy jakiś upgrade niesamowity. Może coś na 10 tysięcy. Weźmy sobie, uwaga, AWP Meduzę. 6% szans. To jest możliwe. To jest możliwe. I dajmy stronę lewą. Proszę. Za lekko. Niestety za lekko. No cóż. Dzisiaj polowanie na Dragon Lorkę się nie udało, ale będziemy na pewno polować w kolejnych odcinkach. Wy pamiętajcie, że kto pierwszy, ten lepszy. Widzimy się w kolejnych. No i na razie.